Ponad 70% Polaków uważa, że jest to niebezpieczne, korzystanie na przykład z bankowości elektronicznej. I poniekąd mają rację, z tym, że patrzą też na to trochę ze złej strony, bo uważają, że wszystko powinno być po stronie banku. Natomiast wiele obowiązków dotyczących bezpieczeństwa leży po stronie ich samych. Musimy też pamiętać o tym, że przeglądarki chcą nam ułatwić życie. Podpowiadają nam różne adresy. Musimy być pewni, że to, co w adresie się pojawi, jest tym, co my wprowadziliśmy, a nie co podpowiedziała przeglądarka. Następną rzeczą jest to, żebyśmy, szczególnie jeżeli korzystamy nie z naszego komputera, ale w miejscu publicznym, no bo nie ma innego wyjścia, powinniśmy nie zostawić śladu po tym, co robiliśmy. Czyli albo korzystać z okna incognito, albo wyczyścić historię przeglądarki po wykonaniu operacji. Wydawałoby się to dziwne, ale też istotną rzeczą jest, żeby numer rachunku nie był wklejany przez nas z informacji, którą dostaliśmy na przykład pocztą elektroniczną bądź z jakiegoś innego źródła, żebyśmy wprowadzili przynajmniej kilka cyfr końcowych własnoręcznie. Dlatego, że tu też się zdarza sytuacja taka, że wirusy potrafią podmienić numer konta.